Hej ekipa, witam was z Tanią, witam was ponownie w Outspark, an Automation Adventure. Spotkamy się tutaj nie bez powodu, bo właśnie tutaj będziemy zaczynać nasze działania, gdyż dzisiaj, jeżeli dobrze wszystko tutaj rozegramy, będziemy mieć dostęp do skrzynek, które automatycznie dostarczają surowce do naszych questowiczów, czyli do osób, które będą nam dawać questy. Więc finalnie delivery przez Mason Sisters, czyli to są siostry, które odpowiadają za kamień. I trzeba zobaczyć, jak się tutaj te skrzynki buduje, jak tutaj kwestia tych skrzynek, trzeba jak to ogarnąć. Tylko pytanie, gdzie ja te skrzynki mam? Tu są te skrzynki. Jak widzicie, musimy mieć dużo desek i 5 tych kamyków, tych kawałków kamyków. Dobra, nie ma problemu, mamy to wszystko przygotowane. Jesteśmy chyba przygotowani na każdą ewentualność, jeżeli chodzi o te craftingi tutaj. Zaraz zobaczymy, tylko tak, stone pebble to on nam, trzeba by pociąć to ewentualnie i byśmy mogli tutaj dostarczyć. Jest to pewna koncepcja, ale czy ja nie mam już pociętych gotowych modułów? Zaraz sobie obcykamy, zobaczymy. Tutaj nie widzę żadnych. Tutaj mamy 7, tych to jest 10. O, mamy 20. To mi było potrzebne, więc to mogę sobie wtedy zostawić. Troszkę desek także im mogę zabrać, znaczy sobie zabrać, bo co w moich magazynach w końcu. Linki też się przydadzą, drabinki też się przydadzą. I dobra. W takim razie, najpierw musimy dostarczyć dla naszych sióstr, to jest najważniejszy quest, bo pamiętacie, jak spaliłem ostatnio, wysyłając skauta na zwiad, zamiast tutaj dać go do naukowców, żebyśmy się nauczyli samodzielnie robić kolejne. No niestety dałem ciała i teraz muszę wykombinować takie coś, że najpierw dylem mayor, czyli burmistrz, diviner do naukowca, tutaj mamy do drwala, tutaj mamy do sióstr kamieniarek. No to nie ma problemu, więc teraz tutaj mamy tak to spiąć, spoko, teraz to ładnie przestawimy, ścieżką ustawimy, żeby tutaj poleciało i tu ścieżką także poleciało, więc proszę, nadmiar i już automatycznie, słuchajcie, dostarczamy, mamy 200 i 200, no to super. I co jest najlepsze, jak klikamy na skrzynię, to widzimy dokładnie, jakie zadanie mamy w tym momencie do ogarnięcia. Więc jak dla mnie, naprawdę super. Czyli teraz ten kamień, który tam mamy, idealnie to będziemy rzucać. Kolejne zadanie, musimy dostać do pani burmistrz kwarc i limestone. Kwarc, kurczę, ten kwarc, dobrze. Limestone to oczywiście stąd, więc pani burmistrz to będzie tutaj, więc oczywiście tutaj ogarniemy. I tylko tak, tą skrzynkę trzeba będzie, finalnie chcąc, nie chcąc, trzeba będzie przesunąć. Więc może pod R tutaj tak, tu pod G zróbmy tak. Mam nadzieję, że to zadziała. Natomiast tutaj musimy dorzucać więcej koralowca, a my żadnego koralowca, z tego co pamiętam, nie mamy. Więc w sumie rzućmy tak, czy on sobie tu ponosi, a my resztę tu rzucimy i ona finalnie chce fertylizer, kwarc i wapień. No dobrze, kwarc i wapień, nie ma problemu, tutaj powoli dorzucamy. Kolejny quest to oczywiście tutaj do naszego Caris Park 120 i Rockies Park 180. No i tutaj w ogóle rzeczy, które są dla mnie w tym momencie niedostępne, bo Dowsing Stone, nie wiem jak to nawet na polski przetłumaczyć. Te kamienie dopiero nauczymy się tworzyć, więc finalnie fajnie by było też nauczyć się robić te kamyki, czyli crafting, cutter, stone cutter, loom, spark workstation, czyli 20 płyt kamiennych. Musimy mieć 20 płyt kamiennych, akurat to nie będzie problemem, z tego co wiem, bo tutaj mamy tych płyt 20. Choć wiecie co, zróbmy deal wszechczasów. Tak, 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 już mamy troszkę więcej. 130 i tak samo pebble dorzucimy, żeby faktycznie tego było szybciej, bo oni zanim to zniosą, to troszkę to jeszcze minie. I mamy, no, no, mam nadzieję, że to się zmieści, prawda, że to się jakoś powiększa. Bo jak nie, to nie, to będzie ciekawie, to będzie bardzo ciekawie. Natomiast finalnie, chyba że właśnie powinien w dwóch takich skrzyniach postawić. A właśnie, może tak być, że te dwie skrzynie będzie trzeba finalnie. To będziemy wtedy się zastanawiać. Natomiast teraz chcę zrobić, słuchajcie, system do tworzenia naszych kamyków. Tylko tak, najpierw muszę naszych wojowników aktywować, bo są w nim potrzebni.
żeby tutaj pozyskali mi trochę tych fajnych kulek kolorowych tutaj. Także czyścimy okolice. Tutaj proszę, czy gdzieś ktoś tu jeszcze jest? A widzę cię, jak się schował. Jak się schował za drzewkiem, proszę. Już ogarniamy, już czyścimy. Nikomu nie przepuścimy. O, jaka ładna ferajna się tu zebrała. Proszę bardzo. I tutaj w sumie kamyki mogłyby mi pomóc oczyścić ten, tą rzecz. Więc tutaj wywalmy ich, bo oni tutaj ładnie oczyszczą. No właśnie. Właśnie to chodziło. I tutaj jedynka. Pyk, pyk, pyk. I pyk, pyk, pyk. Więc mamy to ogarnięte. I tutaj jeszcze jakiś, żeby poleciał pozbierać. O, i patrzcie. I tutaj nam ładnie oczyszczyli. I mamy 20. O, ładny wynik. Zdecydowanie ładny wynik. A wy czemu tego nie zbieracie? Halko. Pokonać to pokonaliście, ale byście może pozbierali mi to, bo to będzie finalnie nam bardzo potrzebne w dalszym tworzeniu. No dobra, czy już mamy to, co potrzeba? Tak sobie myślę, że powinniśmy z tego już wystartować. Mamy. Tylko to oczywiście musimy postawić na obszarach... nie, to jest to. Poczekaj, Sparky Workstation. Workbench. I teraz pytanie, czy to jest to? Teraz problem, okej. Tak, to musi być to. Czyli to jest to, muszę postawić, ale to jest, nie pasuje mi. Czyżby te obszary były większe? Oj. Oj, teraz kłopot, słuchajcie. Jak tutaj, wrzucają. Dobra, czyli na razie się tym nie przejmuję, natomiast zastanawiam się, czy ja... Muszę, tak, one są większe, to nie są takie same. O, to się sprawa komplikuje. To się nam sprawa komplikuje, bo my musimy tam dostarczyć pięki drewniane. A pięki moglibyśmy na przykład stąd dostarczyć, czyli finalnie moglibyśmy tutaj budować nasz system, ale kamień znowu mamy tutaj. No to... Jak widzicie, nam nieźle tu zamieszali, chyba że tutaj coś znajdziemy. Jakiś obszar, więc wiecie co, ja sobie skoczę tu zeksplorować, bo tu mamy fajne blisko drzewa, teleport też byłby. Może jest szansa, żeby tutaj faktycznie w tym miejscu, bo mamy, jak widzicie, i miejsce na kamienie, i tutaj drewno. Może faktycznie z tego miejsca, bo w sumie z tej strony tutaj też dałoby radę. Tylko trzeba by się znowu pobawić w system budowania. Czyli stąd drewno ciągnąć, tutaj kamień, tutaj. Jest opcja, żeby to ogarnąć. To dobra, zrobmy może faktycznie... W tym miejscu wywalmy jeszcze te stworki. Super, zbierać mi to, mi jest to potrzebne. No dużo tutaj będzie wycinki na początku, oczywiście dużo przetrwarzania, ale finalnie mam nadzieję, że uda nam się to ładnie jakoś pospiąć. No to zróbmy, słuchajcie, windę. Tylko tak, czy ja windę mogę tu postawić teraz? Mogę. Winda przede wszystkim dla mnie ma służyć, żeby mógł się szybko tutaj przenieść, popodróżować i zobaczyć, jak sytuacja wygląda. No, ci się nagle teleportują, ciekawe. I chcemy się przedostać na tamtą stronę, więc tą trąbą. I są faktycznie obszary, gdzie będziemy się tutaj budować. Czyli tutaj możemy dopiero w tym miejscu stawiać te struktury. Rozumiem. Rozumiem, czyli finalnie powinienem tutaj to jakoś ogarnąć. Okej. Czyli tutaj i dostarczą oczywiście sapi i kamień. No dobra, to teraz fajnie byłoby, żebyśmy mogli tu jakieś przejście, ale to chyba żadnego przejścia nie ma. Ale to wiecie co, do tego mamy właśnie nowe zabawki. Mamy zabawki w postaci takich dział kanon, czyli dział, które pozwala przerzucać pomiędzy klifami surowce. Mamy także linki zipline i mamy elevator, czyli windy, które pozwolą nam finalnie tutaj te surowce transportować. O, jest jakaś koncepcja, tak? To jest data, jakiś pomysł. No to przygotujmy wszystko, co potrzeba, żeby to ogarnąć. Więc jeżeli mielibyśmy drzewo stąd ściągać, to musimy tutaj dostarczać. Czyli musimy zrobić wycinkę. Nie mogę tego przypiąć jakoś. Szkoda, że nie mogę jakoś poprzypinać tych struktur. Żebym wiedział, że na przykład potrzeba mi tego i tyle, i tyle. Więc tak, jedno, trochę kamienia i trochę kłód, ale to kłód to tak się ogarnie. Więc ja skoczę teraz, słuchajcie, szybko po surowce i lecimy, przygotujemy. Aha, jeszcze to drugie,
to też potrzebuje belki i kamienne płyty. Dobra, to ja chyba wiem wszystko, co potrzebuję, ewentualnie jeszcze na windy, to jest liny, tu jest to potrzebne i tu kłody. No, czyli wszystkiego, jednym słowem, po trochu. Żeby to wszystko działało, najpierw musimy przygotować oczywiście miejsce na naszą pracę, więc zrobimy sobie tutaj mały wyrąb, wytniemy troszkę tych drzewek, tutaj może tych skał też zlikwidujemy i finalnie powinno nam to pozwolić na ładną strukturę do wyrąbu, czyli oczywiście naszego drwala, harvester, logger. I byśmy to ustawili w taki sposób, proszę, ogarnięte. Kraftujące, czy ja mam jakieś kraftujące tutaj naszych przyjaciół? Wiecie co, nie zrobiłem, ale to się zrobi, nie ma tak, najmniejszego problemu. Natomiast teraz tak, te surowce, czyli tutaj na razie rzucam zwykłych pomagierów, zwykłych. Będziemy tutaj ścieżką kierować tutaj do góry, więc tutaj już muszę ogarnąć tę ekipę noszących. Noszących zrobimy tutaj, sądzę, że chociaż na razie dwóch, żeby to już było ogarnięte. My jedziemy do góry i to ma być tutaj kierowane, więc tutaj trzeba wyczyścić te krzaczki, żeby nam to nie przeszkadzały. Więc zrobimy tak, że tutaj ładnie wyczyścimy. O, już będziemy widać, jak nam ładnie wycinałem, ale finalnie tutaj muszą, słuchajcie, to też jest błąd, ale ładnie kłody jadą, podoba mi się. Natomiast finalnie mam pewny tutaj błąd logistyczny, bo tu mam dostarczać przerobione sparki, jeżeli chodzi o te iskierki, stampli. Żeby to móc zrobić, to ja muszę tu dostarczać, ale właśnie, czy ja muszę, a sobie zobaczymy, jeżeli chodzi o budowę, czy ja muszę workbench 27, 8 na 20, wiecie co, tylko kłody sobie weźmiemy, trochę kłód 13, dobra, zobaczymy, czy ja muszę idealnie się w strukturze tutaj ogarniać, jeżeli chodzi o wielkość, czy mogę na przykład na powierzchni 3 na 2 postawić 2 na 2, chodzi o to, że ja chcę postawić to i czy mogę wykorzystać do tego większy obszar, bo jeżeli nie, to będę musiał kombinować, żeby na przykład gdzieś tutaj to craftować. A może ewentualnie gdzieś tu craftować i tu wysyłać, bo to też może być faktycznie troszkę problematyczne. Ale teraz skoczymy sobie na tamtą część i się w sumie wszystkiego za chwilę dowiemy. Lecimy, dziękuję i zobaczmy, czy ja mogę? Nie mogę. I tego się właśnie obawiałem, że ja tutaj tak nie mogę zadziałać w żaden sposób, przykro mi, więc trzeba będzie inaczej tą koncepcję naszą ogarnąć, mianowicie te pieczątki, tą całą strukturę, którą mamy tutaj, musimy gdzieś jednak przenieść, a możemy ewentualnie zrobić, że one będą wychodzić, same będą szły w to miejsce, będą szły taką armią i jest to pewna koncepcja, jest to koncepcja, która jest do zrobienia, ale czy my chcemy tak się bawić? No chyba innego wyjścia nie mamy, słuchajcie, bo po prostu nie mamy jak tutaj dostarczać ich tutaj stampli z parków. Kamień ok, ale całą resztę będzie dla nas to bardzo, bardzo problematyczne. Ja mimo wszystko skoczę sobie jeszcze w te obszary, zbadam, bo już miałem pewną dobrą, fajną koncepcję, no i jak widzicie, wszystko się pozmieniało. Jak już tak tutaj eksploruję i badam te tereny, to jestem ciekaw jednej rzeczy. Czy mogę zbudować windę na tym klifie? Haha! Już myślałem, że będę mógł, słuchajcie, zabezpieczyli się, nie pozwalają na tym klifie postawić windy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on jest pod kątem, czy on, w sumie on celowo jest taki pod kątem, bo jak widzicie, tu jest tak zabezpieczone, że faktycznie nie powinno się dać, ale może jednak, jeszcze sobie tutaj przejdę gdzieś, może gdzieś jest równiejszy ten teren, tutaj widzicie mnóstwo miejsca do zabudowy mamy, mnóstwo miejsca do ogarnięcia, natomiast, o, jak widzicie, nie pozwalają. Tu może bym mógł, ale no nie. Zdecydowanie twórcy się zabezpieczyli przed tym, żeby tutaj nie można się dostać na tą górę, bo można byłoby to w sumie fajnie eksplorować. Część, która została w sumie tylko ustawiona jako przeszkoda pomiędzy obszarami. W każdym razie tutaj nic po nas. Tutaj nie mamy żadnych możliwości tworzenia, chyba że gdzieś tutaj znajdę finalnie jakieś rzeczy, tu jakieś patyczki, więc ja bym to w sumie oczyścił, bo tutaj są rzeczy, które bym chciał zobaczyć. Tutaj mamy kamień, o! Tylko jeżeli ja bym tutaj w tym obszarze jeszcze znalazł
Słuchajcie, ja jeszcze w tym obszarze znalazł opcję na crafting. Tutaj mamy crafting, tutaj. Tutaj tworzenie, ale to w sumie to samo wychodzi odległościowo, jakbyśmy mieli stąd wysyłać. No to finalnie jednak nie skorzystam z tego, raczej będziemy bazować na tym, co mamy. Czyli ewentualnie tutaj wysyłam. No nie, dobra, słuchajcie, to jednak całkowita zmiana koncepcji. Całkowicie będę inaczej to myślał, żeby to jednak nasi towarzysze byli pobudzani do życia za pomocą tej oto struktury. Tak. A później będą zamieniane na te monety za pomocą tej drugiej struktury i już będą automatycznie tam przerabiani na odpowiednie składowe tych kamiennych sparków. No bo ich też musimy jakoś zautomatyzować, skoro jest takie zadanie. Nie jest to, przyznaję, ciekawe wyzwanie. Podoba mi się ten quest i mam nadzieję, że on jakoś sympatycznie będzie przeze mnie ogarnięty. A po drodze jeszcze pozbieram to, co tutaj finalnie pozostawiałem. Koncepcja, którą opracowałem, wydaje mi się dosyć prosta w założeniu, czyli finalnie zaczynamy produkcję oczywiście od tego miejsca, gdzie będziemy siekać te największe kawałki. Później te największe kawałki tutaj przetwarzają się na mniejsze, gdzie już możemy je tak naprawdę w tym momencie przerabiać na te kulki. Można powiedzieć, że to są kulki energetyczne, to są jakieś kawałki, które pozwalają nam iskierkom ożywać i tutaj odblokujemy te craftingi, żeby mogły być wytwarzane nasze tutaj oczywiście podstawowe iskierki. Zabiorę sobie te iskierki, żeby były już powrzucane w to miejsce, żeby już nasi tutaj pomocnicy biegali z tym. I ci pomocnicy, z tego względu, że tu są inne przejścia poblokowane, niosą te nasze monety właśnie do miejsca składowania głównego, gdzie już podstawowy nasz noszący będzie przerzucał naszych kolegów i zamieniał ich za pomocą właśnie tej maszyny na zwykłe kłody, które zasuwają, pędzą, będą pędzić tą właśnie ścieżką wraz z nami. Tutaj całą tą drogę będą zasuwać. Jak widzicie, trasę przygotowałem epicko długą, ale to jeszcze nie jest koniec, bo to jeszcze idziemy jeszcze dalej i tak dalej, i tak dalej. I w tym miejscu te nasze iskierki ponownie będą zamieniać się na te zwykłe właśnie monety. Tylko żeby to zrobić, to muszę tylko mieć kłodę. A czy ja mam jakąś kłodę na stanie? Nie mam żadnej kłody, więc no cóż, będzie kłopot, poczekajcie. Ja muszę szybko tutaj zadziałać, żeby zdążyć przed tymi skierkami. Mam nadzieję, że zdążę, a jeżeli nie, no to będą się wracać. Przy okazji zgadniemy nam kłodę. Aha, a ja poczuję finalnie belek. Jak widzicie, zasuwają, pędzą. W duża częstotliwość oczywiście tego nie będzie, bo tutaj wytwarzanie ogranicza nas tempo wytwarzania naszych tutaj iskierek, ale ogarniamy, zabieramy kilka belek i sądzę, że w tym momencie jeszcze może zdążę, żeby tutaj kolejne iskierki. Widzicie, że ładne mają tempo po tych ścieżkach, a wiem, że tutaj zgodnie z drzewem technologii te ścieżki finalnie mogą być później kamienne, więc tempo ich podróżowania powinno być zdecydowanie szybsze. O, tutaj nawet bardzo fajnie, bo kolega nam zwolnił całą akcję i możemy zbudować teraz tak. Tutaj wchodzą do tego i tutaj będą zamieniane ponownie, tylko tak, tego kolegę zamieniamy z tą kłodą, żeby już nie blokował się. I tutaj, jak widzicie, elegancko wskakują i zamieniają się z powrotem na co właśnie my chcieliśmy. A tutaj już nasz przyjaciel noszący będzie zanosił te monety na miejsce, gdzie już szykujemy naszą zabawę, czyli oczywiście tutaj, tylko musimy tutaj porządnie to wszystko powycinać, żeby to wszystko ładnie poprzerzucało i zbudować nasze pierwsze działo. Tylko potrzebujemy tych trąbek. I to trochę smutna rzecz, bo ja muszę tych trąbek trochę tu powycinać, ale tak, finalnie tak, tutaj tej trąbki nie potrzebuję, więc wywalmy, tak, to mogę wywalić, te, co mogę wywalić stąd? Mogę kłody wywalić, bo te kłady mi są niepotrzebne, mamy trzy trąbki w takim razie. Jeszcze fajnie byłoby to ogarnąć, tą trąbkę, więc tutaj też mi dostarczcie to, super, żeby to nigdzie nie poleciało zbytnio daleko. No dawaj, dawaj, dobra, przynoś to. Mam cztery trąbki i jeszcze ta jedna gdzieś skądś, tutaj bym skombinował.
Tutaj mogę przeskoczyć w tą stronę. O, tu nawet dwa miejsca są, słuchajcie. No to jest super. Tu jest jedno miejsce, ale tutaj mamy drugie miejsce w tą stronę. O, tutaj tak na krańcu, więc możemy to zlikwidować. I takie to działo możemy zaadaptować na nasze potrzeby. Super. Teraz pójdziemy tędy tu. I ciekaw jestem, czy jest to działo, jakiś ma obszar zasięgu. O, ma, słuchajcie, ma i to widzimy dokładnie, ile dostrzeli. Czyli w to miejsce musimy postawić. Czyli tutaj musimy wycinkę zrobić. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, elegancko. Wyczyścimy. I teraz w to miejsce postawimy nasze działo. Nie da się bardziej dalej. Nie, to jest chyba max, jaki możemy ogarnąć. I super. I tutaj, aha, tylko że ja już spadłem z tego miejsca najgorzej. Trzeba by drabinkę postawić. Mogę postawić drabinkę? Mogę postawić drabinkę, elegancko. Więc wchodzimy z powrotem. I tutaj już mamy ścieżkę kolejną, która będzie dostarczała nam surowce. Tak. Tu mamy kolegę noszącego, tylko obawiam się, że to będzie nam strzelało surowcami już tam dalej. Więc póki co jak tutaj wejdziemy, to wejdźmy sobie w drabinkę, myk, i już zróbmy sobie, żeby tutaj już z tego miejsca ktoś to nosił. Bo właśnie jak to będzie jakoś tak, to ma tak to wyglądać, tutaj stąd zasięg, no idealnie tu. Tylko w sumie pytanie, czy ja mogę to postawić sobie w taki sposób? Zobaczymy, czy tak to będzie działać. Tutaj mam finalnie nam znosić Stampli Spark i kamień. Powinno to tak hulać, ale czy na pewno? Powiem szczerze, nie mam pojęcia, bo to jest moje pierwsza taka struktura, pierwszy taki pomysł na to, więc zobaczymy, jak to finalnie będzie dla nas tutaj funkcjonowało. Więc postawmy to tak. Odpalmy pierwszego nosiciela, więc niech on tutaj już leci. I zobaczmy, jak to finalnie będzie rozwiązane. Zabiera dwóch, lecą, gdzie ładnie windą lecą te monety. Podoba mi się. Podoba mi się ta koncepcja, że faktycznie możemy zamieniać potworki na monety z powrotem i później dzięki temu mogą szybciej to być przenoszone. Okej, okay, i co? I co teraz? Spark shot. A, i tu musi być spark, który będzie to wystrzeliwał. No to dajmy jednego. A, i on będzie na to wskakiwał, tak? Rozumiem. Halo? Będziesz czy nie będziesz? Czy on potrzebuje więcej? I teraz nie wiem, czy to powinno być wolne, bo on nic nie robi w tym miejscu. Czy on potrzebuje tutaj faktycznie wolnej przestrzeni, żeby tu mógł dostrzelić? Zobaczmy. Aha, i on będzie po prostu to rzucał. No, to jest jakaś koncepcja. Myślałem, że będzie to w magazynie, ale tak też może być. Dobra, czyli tutaj, jak widzicie, surowce będą ładnie rzucane. Więc mamy to ogarnięte, jeżeli chodzi o tą część. To teraz trzeba ogarnąć część związaną z kamieniem. I chyba faktycznie z Giant Rock ten kamień będziemy też także przerzucać stąd, więc tutaj mogę... Gdzie mnie to poniesie? Tutaj mnie przerzuca. Ja szukam miejsca, gdzie mógłbym jeszcze trochę tych trąbek podgolić. Przyznaję, nie ukrywam, że te trąbki byłyby dla nas bardzo korzystne, jeżeli chodzi o przerzucanie. Tak, to nas przerzuci tutaj, w sumie stąd, o, tutaj jest fajna częstotliwość, zagęszczenie, więc tutaj się dostajemy i tutaj wyczyścimy, bo w sumie jedna trąbka z jednej strony finalnie wystarczy. Więc to zabierzmy i to zabierzmy, to już mamy dwie i z tamtej strony to samo zrobimy. Tylko musimy troszkę przygotować sobie przestrzeni, więc dajcie nam jeszcze chwilkę, żeby tutaj odpowiednią ilość surowców przygotować. Mamy już przygotowane miejsce do zbudowy naszego quarry, czy wydobycia kamienia. I sądzę, że w tym miejscu tak ustawimy. Oczywiście już zaopatrzyłem się w nasze kraftujące iskierki. Super działają. I teraz zrobimy taką koncepcję, że stąd będziemy zsyłać jednak w dół. Tak, jednak w dół, słuchajcie, stąd będę wysyłał i będę wysyłał w sam raz pod nos. Aha, czyli tak bardzo nie mogę, ale mogę wysyłać, no powiem szczerze, w taki sposób tutaj i tu ścieżką będzie wysyłane właśnie w taki sposób
surowiec kamień, więc bierzemy się tylko tutaj, ustawimy, żeby ktoś jeszcze tutaj to nosił. Skoczmy jeszcze raz tutaj, pod G, ciach, tak podłączymy. Tutaj oczywiście bierzemy naszego jednego nościela. Jeden chyba wystarczy, tak mi się wydaje, że jeden spokojnie ogarnie temat, jeden podwójnie noszący, więc już będzie tutaj lepiej ogarnia, więc w sumie dajmy dwóch. Niech to nosi, niech to zjeżdża, jak widzicie, fajnie surowy zleci. Tak samo tutaj już dorzucam kolejnego, który będzie już tutaj ten kamień odbierał i będzie wysyłał oczywiście na taśmę. Więc mamy to, super, dajmy też, dorzućmy drugiego na wszelki wypadek. Ja sobie podjadę tutaj do góry i tu bierzemy, słuchajcie, no to już będzie trzeba więcej ich dać. Niech tutaj tylko w sumie nie w tym kierunku wylecicie, tylko powinniście iść w drugim kierunku, raz, dwa, trzy, cztery. Tak sądzę, że czterech spokojnie ogarnie na razie, a później będziemy myśleć co dalej. Lecą tą ścieżką i zrobimy, słuchajcie, tutaj to samo. Znowu z jazdliną, ale z tego względu, że tam ten teren jest niższy, możemy sobie pozwolić na zdecydowanie więcej. Na przykład tutaj będziemy odbierać ten surowiec, kamień, tylko w sumie możemy go ustawić w taki sposób i tu ścieżką podpinamy ciach, tu już będzie zjazd gotowy. My tylko teraz musimy tam skoczyć. Oczywiście tutaj jest ciekawe, że jak mamy max 10 na 100 staku, znaczy 10, nie wiem ile w sumie tu jest, ale jeżeli mamy faktycznie tutaj zapchane ilościowo, to nie są w stanie tutaj nam tego więcej zabrać. I teraz tutaj ścieżką, finalnie ta ścieżka pójdzie troszkę inaczej, bo musi trochę zakręcać. Chyba że w sumie mogę ten kamień, ja tutaj tym kamieniem zakręcić tu, tylko tu muszę zrobić skrzyżowanie, więc zbudujmy skrzyżowanie. Logistyka musi być tutaj zachowana, więc G, lecimy tak i tutaj, słuchajcie, tak. I tu skraftujemy i tu będą kamienie znoszone. Więc kolejnych dwóch wysyłamy po surowiec, który będzie stąd zabierany. I tutaj jeszcze tylko brakuje nam dwóch kraftujących ludków. I możemy ruszyć z naszą produkcją. Choć z drugiej strony jakbym nie musiał ich krzyżować, to w sumie mogłoby to lepiej to funkcjonować, więc tylko niech tutaj ładnie przejdę. Bo widzicie, tutaj się robi takie zamieszanie z tym, tak właśnie, ja muszę teraz to pousuwać. Uno momento secondo, już poprawiam, żeby to było w taki sposób, czyli dwóch tutaj i w sumie dwóch. Mam jeszcze jakichś noszących? Mam jeszcze dwóch, słuchajcie, to dwóch tutaj wysyłam na tą obszar. I pod G usuńmy ten. O, i super. I dzięki temu nawet nie będą sobie wchodzić w parady, nie będą się krzywać. I już tu kraftujemy pierwsze Rocky Spark. I bardzo dobrze, bardzo się cieszę. No przyznaję, zrobiło się ciekawie. Tu zsuwamy, tu wciągamy, tu przepychamy, tu wysyłamy działem. Tam też używamy tych fajnych maszyn do przetwarzania. Zrobiła się ciekawa koncepcja, bardzo fajnie się to zrobiło, więc teraz, słuchajcie, teraz musimy tylko zrobić to, że tutaj będzie kolejne oczywiście zamieniało, ale najpierw musimy zrobić, że z tego miejsca będzie nam odbierało i wkładało do beczki, wprawdzie właśnie do beczki, czy ja chcę to do beczki, czy ja chcę od razu do wysłać na zadanie, chyba chcę już wysłać to na zadanie, więc mamy loga Rocky Spark 180 do profesorka, czyli musimy postawić skrzynkę profesora. Tylko skrzynka profesora jest którą? Tutaj Mason. To jest profesor i potrzeba nam, aha, potrzeba nam jeszcze troszkę elementów deski, więc muszę ja finalnie się zabrać tam dalej. Jak widzicie, tu już się zapchaliśmy, więc ja sobie to zabiorę, żeby było trzeba craftować. Potrzeba dużo kamienia, ale mamy dużo kamienia, proszę, zabieramy to. Więc troszkę, oczywiście trzeba będzie teraz poczekać, bo oni zanim to doniosą, no to troszkę zejdzie. No ale w sumie inaczej tutaj nie idzie tego zbierać. No bo tutaj faktycznie mógłbym robić stacje przesiadkowe, jakieś magazyny pośrednie. Ale czy ja to chcę? Nie wydaje mi się, żeby to było na tym etapie konieczne. Ale jeżeli to uznam za konieczne, to po prostu będziemy to upgrade'ować, przerabiać. Tak, żeby to było fajnie skuteczne. Ok, tutaj są mantisy, to z mantisami na razie nie chcę walczyć, bo to są wkurzające bestie. A ja chcę zgarnąć kilka, dosłownie kilka sztuk. Tylko pytanie, czy jeszcze mam na stanie, bo jak widzę, tutaj mocno poprzerabiali. Mamy 20, to ja już muszę wam to zabrać. Widzicie, tu się pozapychała produkcja. Nie wyrabiają teraz, okazuje się, składami. Co akurat mnie troszkę zaskakuje, ale ja się cieszę. Dzięki temu faktycznie jest to szybciej ogarnięte. Dobra, tutaj chcemy skrzynię zrobić, więc potrzebujemy desek.
Deski mam jeszcze pochowane chyba tutaj. Tutaj mam deski, nie mam desek. A czy są deski, czy to są belki? To są deski. Dobra, czy ja finalnie deski muszę też stąd podebrać, więc co też pewnie zauważyliście, podróżujemy po tych ścieżkach szybciej, więc warto. Warto tych ścieżek też nastawić sobie na krainie. Dzięki temu nasza podróż zdecydowanie będzie szybsza. Nie będziemy musieli się zastanawiać, czy długo będziemy tam biec, czy nie, dużo. Ale jak widzicie, będziemy teraz niesamowite mamy tempo. Tutaj chyba skrzynkę profesora postawiłem. Nie, tutaj skrzynkę zrobiłem pani burmistrz. I limestone, jak widzicie, już ładnie jest ogarnięty. Tu już mamy kwarc, też mogę rzucić. Ale finalnie i tak będzie trzeba będzie tego więcej tam narzucić. A my pędzimy. Ale tylko zastanawiam się, dlaczego oni wracają. To mi się nie podoba, że oni tu wracają, więc ja finalnie nie powinienem pozwolić, żeby oni tu wracali. Oni powinni się tutaj kręcić w kółko. Dobra, zróbmy filtr. Jeżeli blokada, oni nie mogą się wracać, tylko właśnie sparki filter w tym kierunku. Możecie tylko przejść. Tak, to jest jednokierunkowa, czyli musisz zawracać. Tak jest, zawsze musisz zawracać. Jeżeli nie zawrócisz, no to będzie kłopot. I oni muszą zawracać. Bo jeżeli oni będą nam goniać po tej ścieżce, to dla nas to będzie nieefektywne. Nie będzie mi się nam to opłacało, chyba że tu się będzie zapychało. No to też trzeba będzie brać to pod uwagę i ewentualnie wprowadzić jakieś faktycznie bufory, które będą nam pozwalały tutaj to lepiej ogarnąć. Dobra, zróbmy tą ścieżkę, tak? Ścieżkę, skrzynkę, którą tu ogarniemy. Jak widzicie, niedobory kamienia, strasznie niedobory kamienia, ale tym zajmiemy się za chwilę. Póki co profesorek odbierze skrzynkę. Tak jest, i tutaj kogoś do noszenia bym jeszcze chciał. No bardzo nie mam kogo. No bardzo nie mam kogo, ale to będę musiał kogoś dać, czyli nawet jeden zwykły mieczek, żeby tutaj nosił. Więc niech bierze, daleko nie ma, więc sobie coś tam bierze i już do tej skrzynki będzie sobie rzucał. Ok, więc to się ogarnia, a ja po prostu muszę więcej ogarnąć typków noszących. Bo jak widzicie tutaj będzie ich zdecydowanie za mało. A tu się zdecydowanie zrobi też spore zagęszczenie za chwilę, jak będą. No patrzcie, ile ich tu jest. Jaka armia. Co ja zrobiłem? No będzie tutaj naprawdę. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć za chwilę. Ja jestem natomiast ciekaw, czy one mogą tak finalnie biegać bez końca. Czy one się tutaj nie blokują, jak chcą się cofać? Chyba nie, bo one stąd tylko wyskakują. Tak mi się wydaje, że one stąd tylko wyskakują. I się finalnie nie mogą wrócić. Icho, ładnie wyskoczył, dobra. Ale widzę, że chyba nie. Dobra, noszących. Potrzeba nam więcej noszących, więc zabierzemy wszystkich, których mamy. Kraftujących 9 sztuk tutaj mamy, ale jeszcze są. Więc ja tam troszkę to zupgrade'uję i chyba mamy tyle. Oczywiście zadanie mamy do odebrania. Stone Crafta już mamy do odebrania. Musimy jeszcze z kary spark 120, a w tym momencie mamy 10, 20, 40, 60. Czyli drugie tyle musimy zrobić. No i post howling i scout i spark jeszcze odkryć. Tego nie mamy. No i kwarc i limestone. Kurczę, to będzie najtrudniej, bo to nie ręcznie muszę jednak zlecić w wydobycie. A tutaj tak mocno być nie może. Dobra, ale wiecie co? Chyba jednak ten filtr finalnie usunę. Bo tu może być kłopot. Może być kłopot, jeżeli ja im mocno zagęszczę, to faktycznie oni nie będą chcieli tutaj zamiast pracować. Lepiej wolniej, bo i tak oni tutaj ładnie wskakują. Jak się tylko wolne zmieści, wolny slot zrobi, to lepiej to będzie to funkcjonowało. A póki co ja biorę teraz naszych noszących ekipę dychę i ściągamy ten kamień, bo jak widzicie, tutaj zrobiło się troszkę za dużo. Więc kierunek, ale kierunek ma być ten, czyli rzucamy. I ten kamień ma być naprawdę potężnie tam zanoszony, żeby tutaj nic nam nie zalegało. Tak jest, zabierać. Ciekawy jestem, ile kamieny jest w stanie finalnie zabrać. Bo jeżeli drewniany zabiera dwa kamienie, to kamienny co, będzie zabierał cztery? Dobre pytanie, ale ja jeszcze tutaj im dorzucę i mamy to. Szkoda, że ja nie mogę skorzystać z tego działa. Ale to chyba byłby jednak przerost formy nad treścią. Dobra, ile mamy tutaj już noszących? Zobaczmy, ile tutaj już jest typków. No już jest fajnie.
Jest fajnie, tutaj widać, że tutaj ewidentnie nie wyrabiają, więc to jest o tyle dobre. Tylko tak, tego z mieczykiem ja bym ciebie zabrał i tutaj wrzucił faktycznie tego właściwego. Niech on to ogarnia. Na zakończenie chciałem jeszcze zeksplorować ten obszar, bo poszukuję nadal dwóch iskierek kamiennych, bez których w sumie dalej nie ruszymy. Zbudujmy natomiast sobie nie schody, a windę, bo ta winda, widzę, ma zdecydowanie lepsze możliwości. Możemy wspinać się o wiele wyżej. W międzyczasie oczywiście jeszcze sobie kwarc pozbieram, bo tutaj akurat ten akurat surowiec jest nam bardzo potrzebny, więc może zamiast noszących zrobię sobie kamienne. Te akurat mają lepsze możliwości rozwalania, więc proszę tutaj pozbierać. Mam nadzieję, że nic nie przegapię, że coś tam faktycznie pozbieram tego kwarcu, ale tak jak powiedziałem, badam, szukam i liczę na to, że znajdę. Okej, tu jest kolejny, trzeba uważać, zabieramy, ale widzę, mamy faktycznie kolejna tablica i mamy możliwość noszenia, super. I dotykamy, proszę, mamy, jest ten wielki gigant. Tak, okej, tylko wiecie co, jest problem, bo znikamy, bo tutaj nas atakuje bestia. No nie, no kurczę, chciałem zobaczyć Caris Park i Stonewheel. Dobra, to przynajmniej wiem, ale teraz już możemy odejść z tego miejsca. Już znaleźliśmy tego, który odpowiada za noszenie, super. Więc to już jest faktycznie możliwości, daje nam o wiele większe. A teraz trzeba by jeszcze poszukać kolejnego Sparka. To pewnie gdzieś w tym obszarze, tak mi się wydaje, bo raczej chyba że koło tego teleportu może być jeszcze finalnie. Więc tam też skoczymy, ale póki co przelećmy w drugą stronę. Zbadajmy te terytoria, bo tutaj widzę sporo jest takiego obszaru. Ale wydaje mi się, że te dalsze obszary to już jest w ogóle trzeci rodzaj naszych iskierek, trzeci rodzaj naszych tutaj odkryć, a niekoniecznie to, czego szukamy. Więc tak, jak widzicie, tutaj już nic raczej nie znajdziemy, chyba że tu. Chyba że jeszcze w tym obszarze, to ja musiałbym po prostu zwrócić się w drugim kierunku. Tylko uważać na tych łobuzów, żeby się tutaj nie wpakować na nich niechcący, bo oni są dosyć agresywni w stosunku do nas. Więc omijamy. Tutaj są teleporty, ale finalnie te teleporty nam nie bardzo pozwolą podróżować. I słuchajcie, teleport to jeszcze tutaj, tak? W tym kierunku przelecimy, poszukamy, może coś zdobędziemy. Tylko tak, weźmy sobie już naszych rycerzy, bo widzę, tutaj mamy skrzyneczkę do wyczyszczenia. To bym bardzo chciał, bo to są cenne rzeczy, które tu są, się skrywają w tych skrzynkach. Bardzo cenne, przydają nam się w późniejszym działaniu. Was unikać, czyli trzeba będzie gdzieś tędy pójść bokiem. Halo, tędy tu, tak, i tutaj się przyciskamy. Wprawdzie idę dołem, nie górą, ale i tak tutaj ładnie rzeczy. Aha, chyba tu już byłem. Tak, tu byłem, więc finalnie będziemy szli tędy i finalnie odblokujemy sobie tą szybką podróż. To jest byłoby spoko, tutaj widzimy kolejne złoże kamienia. Całkiem spoko. Tylko teraz fajnie by było, gdybym mógł wejść do góry. Ale chyba aż tak mi nie pozwolą, więc dobra. Przebijamy się tędy, tu już chyba wyjdziemy. Tak jest, mamy to. Teraz tylko ten teleport szybki sprawdzimy, żeby już mieć temat zamknięty. Tak jest, to jest teleport. Oczywiście zwykły, 12 drewna. W sumie mam 12, wiecie co, to jest nie problem. To jest żaden problem, pozyskanie sztuk kilka drewna, żeby się teleportować bardziej w tym kierunku. Naszą przygodę kończymy odbierając quest od tutaj dziewczyn, które dadzą nam bardzo fajne rzeczy. W końcu będziemy mieć dostęp do lepszych ścieżek i nie tylko. Natomiast kolejne rzeczy, będziemy mogli wydobywać kwarc. O, jak ja się cieszę. Wystarczy, że dostarczymy odpowiednią ilość zabawek i już będziemy mogli tutaj wszystko ogarniać. Super, naprawdę super. W takim razie, słuchajcie, w tym oto miejscu kończymy naszą przygodę. Kolejny epizod, że zapowiada się naprawdę bardzo interesująco, bo w końcu będziemy mogli budować nowe ścieżki. Prawdopodobnie będziemy mogli, tak, stone pad. No, ja bardzo z tego cieszę. W każdym razie to, co dzisiaj odkryliśmy, to, co dzisiaj zdobyliśmy, zdecydowanie to, co rozbudowaliśmy, tą system automatyzacji, tworzenie kamiennych iskier, już naprawdę zapowiada się całkiem lepiej niż to, co do tej pory mieliśmy. A jeżeli ten epizod wam się podobał i oczekujecie właśnie takich struktur, to na pewno je zobaczycie w kolejnym odcinku. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu.
Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!